I witam wszystkich w nowym projekcie, czyli zagramy w Blitzkrieg 1. Tak, to jest najlepsza gra RTS, strategia czasu realistycznego. Realnego? Realistycznego? Coś w tym stylu. Ale na pewno nie turowa. Najlepsza gra, w jaką grałem, dostałem pod choinkę, na starym komputerze. Przeszedłem tylko dwie misje, bo reszty mi się komputer ciął. Nie miałem jak zagrać. Ale ta gra wymiata. Co mamy? Mamy tak, dwie kampanie. Nie aliantów niemiecką, radziecką. Zawsze gra niemieckimi, bo zawsze były lepsze od radzieckich aliantów. Nie wiem czemu. Ale miały bardziej takie przyzwoite misje. Ale no dobra. No co mam powiedzieć więcej? Gra jest super. To jest czas II wojny światowa. Mam dodatki. Mam antologię. Zamierzam jeszcze dwójkę nagrać. Chciałbym, żeby jeszcze trójka wyszła. Ale spoko, dobra. Kampania radziecka i do przodu. ZSRR. Na Finlandię będziemy napierać. Na pewno. Bo to takie misje będą właśnie na Finlandię, te pierwsze dwie. Tak pamiętam ostatnio. A? Super. Kawo dwójka. Kocham kawo dwójkę. Nie wiem, World of Tanks to pewno będę grać w kawo dwójce. Kawo dwójką. Ja nigdy nie sprzedam, bo mam taki sentyment do niej. Z tej właśnie gry. Z drugiej misji kampanii radzieckiej właśnie. Taki mam sentyment. Kawu jeden i kawu dwójki, naprawdę. Dobra, wojna zimowa, Finlandia, nie mówiłem. Linia Mannerheim Reichsmarsch, jakoś tam. Wiedzą, że państwa zachodnie zostały wciągnięte w II wojnę światową. Związek Radziecki próbował wzmocnić swoją pozycję strategiczną. Leningrad, duży środek przemysłowy i przystań floty bałtyckiej, był należony na ostrzał z terytorium fińskiego. Rząd radziecki zaproponował Finom zmianę terytorium przylegającego do Leningradu na należące do Rosji tereny w Karelii. Tak, World of Tanks było, jest właśnie mapa Karelia. Tutaj właśnie będzie bitwa na tym przesmyku Karelii, chyba tak. Rząd Finlandii odmówił, licząc na starcie Wielkiej Brytanii, Francji i pozostałych państw skandynawskich, a także na siłę swoich fortyfikacji obronnych zwaną Liną Mannerheimem. Właśnie dlatego na KW1, KW2 i KW85 powstały specjalnie na front finlandzki, żeby wspomóc tamte wojska i ciach, rozwalić ich. I właśnie od tych bitew w Finlandii zaczął się debiut KW, ponieważ ich pancerz był tak bardzo mocny, że żadne działa przeciwpancerne, żadne moździerze, wszystko, granat nie mogły przebić się przez pancerz tych właśnie KW. Nawet niemieckie działa. Tylko dopiero kiedy Niemcy zaatakowali, ruszyli na Rosję, to dopiero wynalazek w Niemczech, to jest działo 85 mm, dopiero mogło przebić ten pancerz. A tak to KW1, KW2 normalnie niszczyły. Dobra, czytam dalej. Pod koniec 1939 roku Rosjanie zaatakowali, uważając, że linia Mannerheima, chyba coś takiego, Mannerheima, jest znacznie słabsza niż twierdzą Finowie. Linia wytrzymała, do czego przyczyniła się również nadzwyczajnie niska temperatura i walecznik fińskich żołnierzy. Ofensywa nie powoduje się i Rosjanie ponieśli znaczne straty. Finowie nie triumfali jednak długo, gdyż alianci ograniczyli się jedynie do dostarczenia uzbrojenia. Rosjanie zaś wkrótce ściągnęli posiłki. Po intensywnym ostrzale artyleryjskim Rosjanie zdołali przełamać linię Mannerheima, zadając w Finlandii takie straty, że państwo to nie mogło kontynuować wojny. Warunki pokoju były znacznie gorsze niż początkowo proponowali Rosjanie. Ale ci ostatni uzyskali stabilność strategiczną kosztem ogromnych strat, które nie ominęły zresztą również Finlandii. Przechodzimy dalej, kurde, mam katar, jak coś to będę tam smarkać, kichać, takie różne rzeczy robić. Smacznego. W początkowych kampaniach aliantów Niemców i Rosjan pierwsza misja będzie takim samouczkiem, a więc będzie bardzo prosta, już druga misja zaczyna być bardziej skomplikowana.
Opcja zwiadowcza, zabraliśmy 4 mil do magazynu, to takie proste samouczek. Nic większego, twoje pierwsze zadanie, takie twoje umiejętności dowodzenia. Nic ciekawego. I dobra, jestem po takiej krótkiej przerwie, bo fraps, coś mi się tutaj kawali z tą właśnie grą i muszę oddzielnie nagrywać menu i opis misji i oddzielnie nagrywać samą misję. A więc dobra, zaczynamy. A więc sobie zapiszę grę. Ruskie misje pierwsze. Dobra, okej, okay, co my tutaj mamy? Wybierz jednostki opancerzone i wskazaj miejscu. Dobra, 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 to takie są proste misje. Co my tu mamy? Mamy tak, Legion T26, T26 i BA10. A więc dobra, teraz musimy rozwalić okopy. Stójcie, stójcie, stójcie. O Boże, wy to jesteś lepo tutaj. Dawać tam, ruskie. Do przodu. Kurde, wyłączyły mi się ten. Zobaczcie, taka jest opcja, wezmę sobie grafikę i sobie jakoś tekstur wezmę sobie na skompresowaną. Optymizacja wyłączona. Kurwa, 60. No, od razu mi lepiej będzie chodzić. Super, bardzo się cieszę. Okej. Okay. Dobra, zadanie wykonane. Zabezpieć ten czołgami. No i co mamy? Teraz czekamy sobie na wsparcie. Oto wsparcie to są. Ruskie. Dobra, lotnictwo. I tutaj sobie samolucika wysyłamy. Tutaj pyk. Czystego nieba. PO2 kieruje się do strefy docelowej i jest gites. Samoloty tak ładnie wyglądają do każdego terenu, samoloty inaczej wyglądają, więc mają inne inny kamuflaż. Tylko piechotę ma do wyboru kilka formacji, gdy trzeba pierwszą pojawia znaczną odległość, formacja marszowa zwiększa prędkość przemieszczania się. Formacja agresywna zaś może bieg do celu zamiast czołgania się. To jest formacja agresywna, dobre, dobre, dobre. Co my tutaj mamy? Przepływać tu w nas chron. Okidoki. Idziemy, pyk. Nie musimy samą piechotą, możemy także czołgami. Czołgami przeprowadzić ten szturm. Zawsze misja się zaliczy. Będzie spoko. Już by czołga rozwalili. Z jakiej paki? Tylko czołga mam jednego. O my gry. Hura, hura, dawaj do przodu. O my god. O mój Boże, to miało być łatwe. Ale mnie wykosili. Co, będę miał wojsko dodatkowe? Mam wojsko dodatkowe. Ale siara. Kurde, czołga mi porozmawiali niedobrze. Tak ja szturm przeprowadzę. O mój Boże. Jakieś działa artyleryjskie tutaj gdzieś są na pewno. Hurra, dawaj do przodu. Tak, działa artyleryjskie. Takie małe, ale są. Jeden czołg, spoko, tylko te 26 został. Kurde, szkoda trochę czołg. Okej, dobra, chodź tam ze stronu. Przybyły posiłki w kształcie artylerii, dobra. Pamiętam, że na początku miałem zawsze problem z tą artylerią. Jak ją wypakować? Bo załadować. Taka właśnie siara była. Bo
Wchodź nas ostrze artyleryjskie, szli na mnie mapę. A tutaj są jakieś CKM-y, PRL-e, dzikie węże. No okej, tylko... Tutaj chyba są. I strzelamy. To lekka chałubica M30-122 mm. Chyba KW2 ma coś tam podobną lufę w chałubicy, raczej chałubicę. Bo to KW2 jest typowym czołgiem z chałubicą. KW1 dopiero ma lufę taką, wiesz, taką czołgową, mogę to powiedzieć. Dobra, strzelają. Tu jest wiele rodzajów do strzelania. Można strzelać, kurde, czym możemy tu strzelać? Ogień zaporowy, zasięg rażenia, wszystkie nośniki. Albo możemy zmieniać gamę, może być dymny, albo taki zwykły, odłamkowy. A, no, i przeciw. Tak, точно. Magazyn, dobra. Tu ile ich padło w ogóle? Czołg jeden został, zabezpiecz most. Okidoki. Maju, dobra, weźmiemy sobie tutaj. Tu widzimy dwa CKM-y. To niech tu strzelają. A ja sobie ten czołgiem, kurde, pyknę tutaj. Coś mnie tutaj muli. I dobrze, że mnie tak muli. Grafika. Nacisk pojedynczy. O. Coś tam się zrobi. Musi być. Trzeba sobie jakoś radzić. Ładnie strzelają. Wychodź tam. Piechotnie podjedzie. Chodź ta ruskie. Maju. Dobra, i do przodu. Tu mamy ogień zaporowy, to tam jak coś jest spokojnie, nikt nam nie powinien nic zrobić. Ho, czołgi do przodu. A te kurde ruskie to tam. Ta moja piechota jakaś taka słaba. Strzelać tam do nich, a nie do rusacze. Sowieci to są Sowieci. Mi się bardzo podobają Sowieci. Zawsze jak są jakieś wojny, druga wojna światowa, to zawsze mi się najlepiej gra z Sowietami. Nie wiem czemu, ale... Tak jest, tutaj możemy sobie magazyny przejmować. Wszystko możemy robić. Magazyn polowy, można uzupełniać amunicję. Wszystko można robić. O, przybyły posiłki, spoczął. Tak, ktoś. Zwiad. No, mamy tutaj zwiadowcę. On ma tutaj kamuflaż, więc niewidzialny, ale aż tak bardzo niewidzialny to nie jest. Gotowi. Jedziemy. Tutaj, to come on, baby. Gaz 661. Był też czołg gaz, coś tam. Z tym Czedrockim gaz. Ale nie jestem pewien, czy to były na pewno czołgi z napędem na gaz. Znaczy z silnikiem gazowym. Wiecie, gaz. 100% właśnie nie jestem pewien. Pod tam mam chyba misję, tak? Zwiad. O, coś tutaj pisze. Zwiadowcy potrafią się skrać, dzięki czemu mogą się przemieszczać, nie dając się wykryć. Mają też żarnetki, które pozwalają im widzieć o 60% dalej. Okej, dobra, wypakowany zwiadowca, super. O. Już, bo miałem rozwalić te CKM-y, no spoko.
to zakończamy tą misję.